Doskonale wyposażony ośrodek sportu i rekreacji, w siłownię, basen i odnowę biologiczną, zmodernizowane i zupełnie nowe obiekty sportowe, jak hala, boiska piłkarskie i lekkoatletyczne, kilometry ścieżek rowerowych i biegowych, to wszystko skumulowane w jednej gminie daje efekt w postaci ogromnych sportowych apetytów mieszkańców. Bielawa jest aktywna nie tylko poprzez działające tu liczne stowarzyszenia i kluby sportowe, ale także niezwykłą energię Bielawian, którzy uprawiają różne dyscypliny. Bielawa to nie tylko turystyka, to nie tylko przedsiębiorczość, ale sport. Bielawa słynie sportem. Wiele jest organizacji, które proponują sport przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Tradycje sportu w Bielawie są bardzo długie. Mamy wybitne osiągnięcia jako mieszkańcy Bielawy w takich dziedzinach jak zapasy, piłka nożna, ostatnio piłka siatkowa, lekkoatletyka, również sporty rowerowe. Staramy się zaktywizować jak najwięcej młodzieży, która może uczestniczyć w zajęciach nie tylko zapaśniczych. Są to również zajęcia dla starszych osób, samoobrona, jiu-jitsu. Głównym naszym celem jest rozwój młodzieży, harmonijny rozwój, nie tylko, jak to się mówi, sportowy, ale również intelektualny. Także kładziemy nacisk na różne płaszczyzny. Takim najważniejszym sukcesem jest to, że udało nam się stworzyć grupę 40-osobową pasjonatów, którzy chcą spędzać aktywnie czas. W tym roku wzięli udział w ponad 30 imprezach i MTB, i biegowych, na których bili swoje rekordy życiowe, zdobywali medale. Jeżeli chodzi o team, największym sukcesem było zdobycie 4. miejsca w klasyfikacji generalnej drużynowej Muszkieter w największym cyklu maratonów MTB Bike Marathon. Oprócz dużych rowerowych imprez, jak wspomniany Bike Marathon, w Bielawie można liczyć także na sportową rywalizację w innych dziedzinach. Wystarczy wspomnieć szereg zawodów pływackich, biegowych czy organizowane na międzynarodowym poziomie turnieje sztuk walki. W tym roku zorganizowaliśmy pierwszy rajd Bielawa, który był głośną imprezą na całą Polskę. Zjechali się zawodnicy, którzy chętnie brali udział w naszej imprezie. W przyszłym roku planujemy w sierpniu również rajd bielawski, na który zapraszamy wszystkich zawodników i nasze piękne Malowicze strony. Po raz pierwszy w tym roku organizowaliśmy regaty kajakowe. Było to uzupełnienie naszej oferty turystycznej, rekreacyjnej dla mieszkańców Bielawy i turystów z zewnątrz. Od tego roku, od lipca tego roku funkcjonuje przystań kajakowa, która cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, jak również trakt linowy, park linowy, z którego również korzystała cała masa turystów. Są imprezy, które goszczą w kalendarzu na stałe, jak Lines of Bielawa, ale też wciąż rodzą się i są realizowane nowe pomysły. Chcemy zorganizować survivalowy bieg gladiatora. Uzupełnieniem oferty imprez sportów związanych ze sportami walki będzie amatorski turniej MMA. Poza tym przymierzamy się do organizacji wraz z Dzierżoniowym Pieszycami dużego półmaratonu właśnie, którego trasa ma przebiegać przez Dzierżoniów, Bielawę i Pieszyce. Prawdopodobnie również nową imprezą będzie półmaraton górski i dwa biegi towarzyszące tej imprezie. No, planujemy robić spartakiady seniora, spartakiady osób niepełnosprawnych, spartakiady przedszkolaków. W przyszłym roku planujemy również uruchomić Akademię Biegania przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także szkółkę rowerową. Warto wspomnieć, że Bielawa to także kuźnia talentów w sportach umysłowych. W klubie Złote Piony warcabiści kształcą się od ponad 20 lat pod okiem arcymistrza Stanisława Urbanka. Tylko w tym roku jego podopieczni zdobyli 3 tytuły mistrzowskie i jedno wicemistrzostwo regionu. Skoncentrowałem się przede wszystkim na działalności szkolenia dzieci i młodzieży. Społeczna szkoła podstawowa to bastion Warcabów w Bielawie. Dzięki temu, że Warcaby są w tej szkole, możemy mieć te sukcesy, które osiągamy. Prezesi klubów i trenerzy mają świadomość, że rozwój dzieci i młodzieży i osiąganie sukcesów w każdej dyscyplinie nie jest możliwe, jeśli nie ma do tego odpowiednich warunków. Tam, gdzie są chęci, praca, wytrwałość i wsparcie, sukces jest pełen. Gdyby nie urząd miasta, to by nas tutaj po prostu nie było.
Ale to jest tak, że to jest Urząd Miasta, to jest tutaj OSIR Bielawa, gdzie naprawdę mam świadomość tego, że mam duży komfort pracy w stosunku do tego, co mają kluby moich koleżanek z innych miast, czyli ten najbardziej, najważniejszy, najcudowniejszy dostęp do basenu. Lubię sport i cieszę się, że sport w Bielawie jest na takim poziomie i deklaruję, że będę wspierał organizacje sportowe i mam nadzieję, że te organizacje będą się rozwijać, angażując coraz więcej dzieci i młodzieży. Wiadomo, dla zdrowia, dla prawidłowego rozwoju jest bardzo ważny sport.